W Gliwicach jest ich 11 i niszczą ją z każdym rokiem. Mówimy o zabytkowych wieżach ciśnień. Pozostałości po odległej już epoce industrialnej są dziś świetnym przykładem na niemoc prawa wobec zabytków i upływającego czasu. Okazuje się jednak, że można znaleźć rozwiązanie i uratować od całkowitej dewastacji te unikalne obiekty. Budzą podziw i zastanowienie. Często nie od razu rzucają się w oczy, chociaż w większości przypadków górują nad okolicą. Wieże ciśnień to już zabytki, które wyszły z użycia. Tych wież mamy dość dużo, bo aż 11, przy czym na przykład niektóre wieże są budowane w obiekty inne. Znakomita większość z nich niszczeje, ponieważ nie ma pieniędzy, aby je ratować. Te mogliby wyłożyć prywatni inwestorzy, lecz obiekty te są na tyle charakterystyczne, że ich zagospodarowanie nastręcza sporo kłopotów, nie tylko natury finansowej. W tym przypadku wieża miała zmienić się w plantację sztuki. Miała, bo nigdy nie zmieniła. No ale wiadomo było, że trzeba było wybudować drugą wieżę obok, żeby zmieścić tam jakieś sanitariaty, klatkę schodową. No, to są takie koszty, że nie tylko związane z samym remontem, konserwacją tego obiektu, ale też, żeby zapewnić jeszcze takie pomieszczenia, co pozwoli funkcjonować temu obiektowi, no tak jak teraz przepisy nakazują. Najprawdopodobniej za kilka bądź kilkanaście lat większość z nich zniknie, ale jest światełko w tunelu. Najczęściej zapomniane i zdewastowane wieże ciśnień wcale nie muszą iść w odstawkę, czego najlepszym przykładem jest miejsce, gdzie obecnie się znajdujemy. Właśnie tu w rybnickiej dzielnicy Niewiadom znajduje się obiekt, który został przy pomocy środków unijnych odrestaurowany i ocalony. Ta wieża ciśnień jest przykładem na to, że tego typu budowle cały czas mają sens i przyszłość. Zabytkowa już kopalnia Ignacy w Rybniku oprócz sprawnej cały czas maszyny parowej może pochwalić się właśnie wyremontowaną wieżą ciśnień. Znajduje się w niej punkt widokowy, z którego doskonale widać całą okolicę. Corocznie odwiedza nas około 1500 do 2000 osób. Obiekt jest monumentalny. Sama ma ponad 46 metrów wysokości, ale doliczając do tego 330 metrów nad poziomem morza, czyli wysokość dzielnicy Niewiadom, okazuje się, że jest to najwyższy punkt okolicy. Wieża widokowa to kiedyś była wieża wodna ciśnień. Ona w 2007 roku została zaadaptowana na punkt widokowy i od tego czasu regularnie uczęszczają wycieczki, jak grupy zorganizowane, jak turyści indywidualni. A największą frekwencję i najbardziej cieszy się w Dniu Industriady Święta Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Na pewno Beskidy, a podobno Tatry. Z wieży widokowej, dawniej ciśnień, widok zapiera dech w piersiach. Podobno, bo dziś akurat pogoda zdecydowała, że zaoszczędzi nam tego widowiska.